widzą nas ciągle nasi widzowie, ja nie wiem jak ich nazwać, internauci z RMF24.pl i z Interi.pl. Też do nich należy. Jak pan prowadzi wywiady, to też bo oglądam się was nie na tablecie. Rano wstawać. Nie, po oglądam prostu was na tablecie, znaczy w czasie realnym, tylko zawsze jestem ciekaw tej drugiej części. Myślę, że ona jest ciekawsza. Często. No to zobaczymy, co, jakie pan fajerwerki przygotował na dzisiaj. Grzegorz. Pan, panie redaktorze, jest od żadnego fajerwerku. Nie ma dzisiaj żadnego fajnego dnia, żebym pana spytał, że dzisiaj, prawda, dzień kupca albo coś takiego. Grzegorz Schetyna, bo chciałbym jednak ten wątek kontynuować. Powiedział w wywiadzie udzielonym Rzeczpospolitej, no powiem tak, polscy politycy mówią to słowo, mojej osobie, powiedział, że on bardzo, ja nie mówię. Bardzo żałuje z tego, co się stało z naszą klasą, czyli bardzo żałuje z tego, że dawni NZS-owcy się podzielili. Ale oni się podzielili bardzo dawno, ponieważ NZS był organizacją, tak jak dzisiaj KOD, no może nie tak dokładnie, ale zrzeszającą ludzi od ZHN-u, czyli od Ryszarda Czarneckiego, po no, takich, może nie w NZS-ie wprost, ale orbitujących na marginesie NZS-u, jak Paweł Kasprzak, czyli anarchosyndykalista wówczas. W środku byli i liberałowie, i chadecy, i socjaldemokraci. Ale ja nie mówię o tym. Mówię teraz o tym, że to jest oczywiste, że nie ma partii, która się nazywa NZS, chociaż Viktor Orban na bazie młodzieżówki takiej opozycyjnej no, tak, stworzył Fidesz, prawda? Ale chodzi mi o coś innego, to że ludzie ze sobą nie rozmawiają. No właściwie, co mnie dziwi, skoro nawet pan ze Schetyną nie gada. Ale to, jeżeli pan Schetyna żałuje... Pan Schetyna, już pan mówi. No, poseł Schetyna. Jeżeli poseł Schetyna żałuje, że ja z nim nie rozmawiam, wtedy, kiedy on nie życzy sobie tej rozmowy, nie odpowiada na zwykłe pozdrowienie takie jak dzień dobry czy cześć i nie podaje ręki, no to powinien znaczy do siebie zwrócić te żale. I okej, przychodzi czas świąt, refleksji, więc może po nowym roku coś się zmieni. A pan nie ma takiej refleksji właśnie, że to szkoda, że z dawnymi członkami NZS-u, przepraszam, z PiS-u już nie możecie normalnie rozmawiać? Ale ja rozmawiam. Na przykład z Mariuszem Kamińskim rozmawiam całkiem normalnie. A kiedy pan ostatnio rozmawiał całkiem normalnie z Mariuszem Kamińskim? To mogło być, było przed wakacjami. Rozmawialiśmy, on palił papierosa przed gmachem Sejmu. No zawsze pali papierosa. No wtedy wyszedł na zewnątrz i rzeczywiście palił papierosa. I zwyczajnie podaliśmy sobie rękę i współczuł mi. Czego pan współczuł? No bo ja byłem, to był lipiec, więc byłem tuż po wyrzuceniu z platformy. Powiedziałem, że wcale nie jestem tym zmartwionym. Mm-hmm. A on coś panu powiedział? Nie martw się, pozamykam ich. Nie martw się, Jacek, trzymaj się. Mariusz zawsze, jeszcze od czasów NZS-u, był człowiekiem niezwykle dyskretnym, więc jego uśmiech więcej mówi niż on sam. Uśmiechnął się tajemniczo, ale nie wnikam w sprawy, którymi się zajmuję. Lech Wałęsa was popiera. Cieszy się pan? Nie, Lech Wałęsa z nami rozmawia. To nawet nie jest poparcie, bo Lech Wałęsa popiera opozycję i rozmawialiśmy u niego w gabinecie o tym, co zrobić, żeby opozycję zjednoczyć. Nawet jeśli to miałoby być przymuszenie do zjednoczenia przez Lecha Wałęsę. Czyli Wałęsa miałby przymusić kogo? Między innymi Schetynę. Powiedział panu podobno, że się zawiódł na Schetynie, prawda to? Prawda. Nie tylko mnie, ale również Stefanowi Niesiołowskiemu, więc są świadkowie tych słów. No zawiódł się i nie tylko on, myślę, w Polsce się zawiódł. A co jeszcze powiedział Lech Wałęsa? Na kim jeszcze Lech Wałęsa się zawiódł? Nie, on powiedział tyle, że przyjdzie taki moment w przyszłym roku, kiedy jeśli opozycja nie będzie gotowa do współpracy, to on włączy się, postara się zainterweniować. Raczej, jak znamy pana prezydenta Wałęsę, to będzie interwencja stanowcza, bardzo jednoznaczna i albo ona przyniesie efekt, albo rzeczywiście opozycja zafunduje sobie taki los, jak opozycja węgierska wobec Fideszu. Czyli podzielona zafundowała Fideszowi drugie kolejne zwycięstwo, tym razem już bliskie większości konstytucyjnej. A nie za dużo tych mężów opocznościowych. Opozycja sobie nie radzi, więc tutaj przyjdzie Tusk z odsieczą, a jak nie Tusk, to może Wałęsa. A no jak nie Wałęsa, to właściwie nie wiem kto. No zgadzam się. Tusk i Wałęsa to są dwaj mężowie. Co dwie głowy, to nie jedna, mówi polskie przysłowie, więc cieszmy się, że mamy aż dwóch. Lech Wałęsa wspiera was, mówiąc, że zawiódł się na Schetynie, wspiera Platformę, gdzie jest jego syn, no i oczywiście wspiera KOD, mówiąc, że na partię nie można liczyć. Chyba on przede A pan wszystkim ciągle wierzy w to, że Lech Wałęsa mówi poważnie. No to mówi bardzo poważnie. Znaczy ja... Tylko, że za każdym razem co innego. Nie, za każdym on jest razem... Nie, za każdym razem mówi to samo. Ja muszę powiedzieć tak, że te dwie rozmowy, bo mieliśmy dwie jakby w tym sezonie politycznym w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, po raz kolejny przekonują mnie, że to jest naturalny talent polityczny, że to jest osoba, która ma instynkt i
umie poruszać się w... Znaczy, że nie przypadkiem był liderem, albo nawet powiedzmy sobie wprost wodzem wielkiego 10-milionowego ruchu politycznego i wypełnił tę rolę należycie, właściwie. A nawet powiedziałbym znakomicie. Panie pośle, pan jest radykalnym przeciwnikiem obecności byłych funkcjonariuszy poprzedniego reżimu w aparacie państwa. Takich jak prokurator stanu wojennego. Nie, pułkownik tak ma z głowy, okej. Ale on jest jakby... Nie, on nie jest w aparacie, to prawda. No, w aparacie władzy, dokładnie. Był co prawda jeszcze do niedawna komendantem chorągwi ZHP. No ale ZHP jest organizacją pozarządową. Jasne, wychowawca młodzieży. Zgoda, uważam, że to jest źle dla ZHP, no ale to nie jest, nie, to nie jest instytucja państwowa. Ich cyrk, ich małpy. Chcę spytać o co innego. No, jeżeli pan jest tak bardzo antykomunistyczny, to może powinien pan wesprzeć ustawę dezubekizacyjną. Ale to już jest, że tak powiem, powtórna zemsta. Powiem tak, małych ludzi, takich jak pan minister Błaszczak, tym razem na ludziach, którzy naprawdę z tak zwaną ubecją mają niewiele wspólnego. To mali ludzie to również Tusk i Schetyna, bo to oni przygotowali, przypominam panu, pierwszą ustawę. I to chcę powiedzieć, pierwsza ustawa jeszcze przyjęta w czasach Platformy miała sens. Odbierała wysokie emerytury tym SB-kom, którzy mieli udowodnioną służbę, do tego walkę z opozycją i nie byli zweryfikowani przez III Rzeczpospolitą. Komisje weryfikacyjne ich nie zweryfikowały w roku 90, w związku z powyższym słusznie im obcięto emerytury. A dzisiaj, jeżeli ktoś był w zasadniczej służbie wojskowej w WSW, co do poprzedniej nieprawda. Myli się pan, tam również inni, nie tylko brak weryfikacji powodował, że obcinano emerytury. W każdym razie Grzegorz Schetyna, który tutaj był, bronił tamtej decyzji, zupełnie jak pan, coś was jednak łączy. No, antykomunizm nas kiedyś połączył i to jest pewnie coś, co nas będzie łączyć do końca. Tylko pan nazywa dzisiejsze obniżanie emerytur tych ludzi, którzy to robią, małymi ludźmi, ale rozumiem, że tamci byli wielcy, bo to wy byliście. Nie, dlatego że sens miała ustawa dezubekizacyjna, czyli wtedy, obniżenie. Wtedy, kiedy ją przeprowadzała Platforma. Nie dlatego, że przeprowadzają Platformę, tylko wystarczy porównać jakby treść, sens jednej i drugiej i widać, że tamta była swego rodzaju spóźnionym, ale jednak przejawem pewnej sprawiedliwości dziejowej, a ta już jest tylko małą zemstą. Znaczy ta jest tylko i wyłącznie próbą przypodobania się jakimś marginalnym, radykalnym grupom wyborców PiS-u kosztem ludzi, którzy tak jak... No te nazwiska padają przecież w mediach, którzy mieli krótki epizod na przykład w SB, potem zostali zweryfikowani pozytywnie, bo niczego nie zdążyli nawet złego zrobić albo nie chcieli. Potem zasłużyli się przez 20 lat czy 25 lat służby, walczyli z gangami, rozbijali Pruszkowy, narażali swoje życie i dzisiaj chce im się obniżyć emerytury. Znaczy to jest małe, to jest świństwo, tak powiem. No po prostu to jest świństwo małych ludzi, którzy nie rozumieją, że wyrządzają krzywdę tym, którzy służyli wolnej Polsce, pan bo ma oni nienawidzą wolnej Polski. Pan ma w ogóle dzisiaj jakąś szczególną predylekcję do takich słów, ale może to chyba nie tylko dzisiaj. Najpierw była Rzeczpospolita Kaczorska. Jutro się zacznie Sejm, więc... Myślę o czym innym. Muszę się rozgrzać. Tak, bo jutro też pan będzie obrażał ludzi w Sejmie? Nie, nie będę obrażał, będę mówił prawdę. Mm. Znaczy, jeżeli ktoś zachowuje się... Pan... Jak, mogę zacytować? Jak pan człowiek... najpierw wąchał klej, a potem zabawiał się z owcą. Coś tak pamiętam. Jest. Ludzie w Karkonoszach mówią, że masz pan z nią potomstwo. Tak Jacek Protasiewicz zwraca się do swoich wyborców na Twitterze. Nie, to nie jest na pewno mój wyborca. Ten człowiek, i rzeczywiście, raz jeszcze chcę powiedzieć, poniosło mnie pewnie w tej odpowiedzi, ale ponieważ on sugerował, jakoby ze mną spędził na jakimś wspólnym winie, czy czymś poważniejszym czas, a ja tego człowieka na oczy nie widziałem. Myli i nie się chcę pan, go znać. Nie chcę go znać. Świadomości. On to napisał dopiero później. Nie, wcześniej. Ale panie redaktorze, ja pamiętam panie redaktorze, ale, pamiętam ten, no ale, ten... Ale mamy sięgnąć do Twittera tak, i będzie pan musiał mnie przepraszać. No po co to panu? Ja będę pana przepraszał, a pan przeprosił tamtego pana. Nie przepraszam go, na pewno. Znaczy to była parabola. Oczywiście pana mogę przeprosić za wszystko, co powiedziałem dotychczas, co mówię teraz i co powiem w przyszłości. Ale bo pan się myli i jeszcze do tego tkwi w tym swoim błędzie. Nie, no panie pośle, cytuję panu pańskie słowa. Tak. Pan się z tych słów nie... Ale niech pan zacytuje... Tweet, na którego ten jest odpowiedzią. Spór między panami, czy panowie są na ty, czy na pan. Tak, i on powiedział, że dokładnie... Że jesteście na ty. Nie, i że opisywał okoliczności, jak przyszliśmy na ty, które nie zaistniały. Mówiąc krótko, kłamał, więc... I dlatego można mu powiedzieć, że masz pan potomstwo z owcą i wąchał pan klej. Nie, ponieważ on napisał, że przeszliśmy na ty w okolicznościach, kiedyśmy
mocno popijali, a ja sobie nie przypominam, żebym z tym panem kiedykolwiek przyszedł na ty, nie mówiąc o tym, że w trakcie wypiliśmy jakiegoś brudzia. A pan więc przypomina użyłem, sobie w ogóle, że pan kiedykolwiek mocno popijał, panie, więc użyłem, panie Bośna? Nie, nie popijałem mocno nigdy. Więc użyłem, znaczy to było w czasach tylko może szkolnych, ale to wystarczy. Więc użyłem paraboli, żeby pokazać, że można każde kłamstwo wypowiedzieć bezkarnie. A nie jest tak, że po 22 politycy powinni być ostrożni z Twitterem? Zgadzam się, wszyscy powinni być ostrożni. Bo ja też widuję dziennikarzy, którzy po 22. Włącza się tak zwany alko-Twitter, prawda? Którzy po 22. też sobie pozwalają na niemądre wpisy. A tamten pański wpis był niemądry? Właśnie z... Ten był koło 12, więc proszę mi wierzyć, że... Koło 12 w dzień? Tak jest. O Chryste, widzi panie, pan, nawet pan wcześniej... Nie, nawet pan nie wie, o której to było godzinie, chce pan mi mówić, że jaka była kolejność tych wpisów. Kolejność, drogi panie, o czym pan doskonale wie, na Twitterze jest zachowana. No to nie trzeba, nie trzeba. Sięgamy? Proszę bardzo, nie trzeba ich czytać. Trzeba czytać, zanim się... Jeśli mogę dokończyć, zanim się nie trzeba ich pytanie, czytać, trzeba je, wtedy właśnie, kiedy się trzeba to sprawdzić. Panie pośle, pan obraża ludzi w naszym programie, pan obraża ludzi na Twitterze. Kogo obraziłem w naszym programie? Że pan minister Błaszczak jest małym człowiekiem? To jest obraźliwe sformułowanie? Rzeczpospolita Kaczorska, co to jest za język, panie pośle? No bo to jest dokładnie Rzeczpospolita Kaczorska, no. Kłaniam się nisko, dziękuję państwu bardzo serdecznie. Dziękuję do widzenia. Bardzo. Przepraszam, że pana tak oburzyłem. Nie oburzy mnie pan. Skąd? No, dziękuję.